Otwórzmy Słowo Boże na liście do Galacjan, rozdział 3, wersy od 1 do 5. Rozdział 3, wersy od 1 do 5. Paweł kontynuuje swoją argumentację tutaj. W dość ciekawy sposób zaczyna w ogóle ten rozdział. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście, byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Drogi Ojcze, dziękujemy ci za twoje słowo i wierzymy, że twój Duch Święty będzie nas pouczał co do tego, co twoje słowo mówi, na co wskazuje i w jak możemy wprowadzić je w życie. O to też cię prosimy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Pytanie się rodzi, oczywiście od początku, jak przechodzimy przez ten list, jak przez inne części, gdzie Paweł kładzie akcent na prawdę, czy prawda w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie w świecie i w systemie, w którym żyjemy, który jest w zasadzie zbudowany na fałszu i kłamstwie, ponieważ należy do tego złego, jak to mówi Jan w 5 rozdziale swojego pierwszego listu. Czy prawda w ogóle ma jakieś znaczenie? Ponieważ wiemy, że Piłat, jeżeli nie miał wątpliwości co do istoty prawdy, to może mógł mieć wątpliwości co do tego, skąd prawda się bierze, bo na niego zapytał Jezusa, co to jest prawda. Więc w świecie, w którym żyjemy, wszystko wskazuje na to, że prawda ogólnie nie jest kochana. Racja jest kochana, ale prawda nie. Człowiek jest w stanie zrobić wszystko, oddać życie, żeby dowieść swoją rację, nawet kosztem prawdy. I wiemy to dobrze z doświadczenia własnego, gdzie nieraz, gdy przyjdzie do tego, żeby mieć jakąś sprzeczkę albo kłótnię, kto z nas praktycznie dąży do tego, żeby objawić, gdzie jest prawda. Przeważnie dążymy do tego, żeby dowieść, że my mamy rację, a nie żeby ustalić, gdzie jest prawda. Ponieważ właśnie miłość do prawdy polega na tym, że robimy wszystko, aby prawdę wynieść na piedestał, żeby ona była widoczna i jawna dla wszystkich. O tym też mówi Paweł w odniesieniu do Kościoła, że zadaniem Kościoła, jak mówi w 1 Tymoteusza 3, jest wynieść prawdę. Kościół jest filarem, który wynosi tę prawdę do góry. Więc Słowo Boże ma dużo do powiedzenia na temat prawdy. Jezus mówi, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus mówi, że Słowo Boże jest prawdą, Jana 17:17. Jezus mówi, że poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Jezus mówi, że ja się narodziłem po to, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Jan mówi o tym, że ci, którzy należą do Boga, są z prawdy. Paweł mówi do Tesaloniczan, że wielki sąd Boży oczekuje tych, którzy nie umiłowali prawdy, odrzucili prawdę i w ten sposób będzie ich czekało wieczne potępienie. Więc ci, którzy należą do Boga, to są ci, którzy chodzą w prawdzie, którzy żyją prawdą, znają prawdę i głoszą prawdę i dlatego też nieraz będzie ich to kosztować, ponieważ ten świat nie kocha prawdy. Od samego początku chrześcijanie muszą liczyć się z tym, że będą prześladowani, że będą męczeni, że będą mieli dolegliwości z tego powodu, ponieważ kochają prawdę. Więc my kochamy prawdę jako wierzący, ponieważ prawdy zaprzeć się nie możemy, inaczej nie możemy czynić. Piotr mówi, że nie możemy nie mówić o tym, co żeśmy widzieli, więc prawdę kochamy i prawdę obwieszczamy, konsekwencje z tego powodu będą. Paweł pisze list do Galacjan właśnie dlatego, ponieważ kocha prawdę i widzi, że są tam wierzący, którzy dają się zwieść od prawdy w stronę fałszu, w stronę fałszywej Ewangelii, w której prawdy nie ma. Z miłości do prawdy Paweł używa w Galacjan najmocniejszego języka, jaki kiedykolwiek używał w swoich listach, którego nie używa nigdzie indziej. I naszym zadaniem jest zrozumieć i wprowadzić w życie i uświadomić sobie to, na co Paweł tutaj kładzie nacisk w liście do Galacjan, abyśmy byli ambasadorami tej prawdy. I za nami mamy dwa pierwsze rozdziały listu do Galacjan i widzimy w tych dwóch rozdziałach, że Paweł dowodzi swojego apostolstwa i Ewangelii. Dowodzi, że to apostolstwo i ta Ewangelia są pochodzenia boskiego, nie ludzkiego. I teraz w rozdziale 3 i 4 Paweł będzie kontynuował swoją argumentację, ale teraz będzie nam wyjaśniał w rozdziale 3 i 4, czym jest prawdziwa Ewangelia i czym jest prawda Ewangelii. Ponieważ swoje apostolstwo już dowiódł na mocy logiki, na mocy prawdy, na mocy wydarzeń swojego życia. Przed nawrócenia, w trakcie nawrócenia i po, Paweł dowiódł, że jego apostolstwo pochodzi od Boga, jego Ewangelia pochodzi od Boga.
Mieliśmy ostatnio, tydzień temu, wersy od 15 do 21 drugiego rozdziału i zobaczyliśmy, że Paweł naprawdę nie przesadza, gdy mówi cały czas o zbawieniu tylko z łaski, zbawieniu tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. On nie przesadza, ponieważ wiemy, że przed nawróceniem był przekonany co do tego, że zbawienie jest z uczynków, że można sobie zasłużyć na akceptację Bożą poprzez to, co człowiek robi. I on tak czynił. Objawił mu się Pan chwały, ukazał mu, że jest totalnie w błędzie, że całe życie był w kłamstwie, był oszukany. I zaczyna kochać tą prawdę, którą Bóg mu objawi, zaczyna kochać prawdę Ewangelii, prawdę Bożej łaski. Dlatego obwieszcza ją i dlatego też, gdy widzi Piotra, który przeciwstawia się swoim zachowaniem tej prawdzie Ewangelii, zaczyna reagować, zaczyna ganić Piotra. Dlatego, gdy widzi fałszywych nauczycieli w Galacji, reaguje i pisze list do Galacji. I to bardzo mocny list. Paweł nie będzie próżnował, ponieważ kocha prawdę. Ma zamiłowanie do tego, co Bóg objawił człowiekowi. Bóg jest prawdą, wszystko, co wychodzi z niego, wynika z niego, też jest oparte na prawdzie. Więc to jest Paweł. Paweł mówi nam, w wersie 15, tydzień temu zobaczyliśmy, on mówi nam w kwestii przypomnienia, my jesteśmy Żydami z urodzenia, nie grzesznikami z pogan, czyli pokazuje nam, że Żydzi od samego początku byli wychowani według prawa. Według prawa Bożego, nie mieli innego wyjścia. Bóg wybrał ten naród, aby był świadectwem Bożym dla innych narodów pogańskich. Żydzi mieli to prawo, które zobowiązywało ich do tego, żeby było przestrzegane, ale poganie nie mieli tego prawa, czyli nie mieli hamulca, który by ich powstrzymywał, dlatego poganie są uznani za grzeszników w oczach Żydów. Paweł mówi, my jesteśmy Żydami od urodzenia, więc my wiemy, czym jest prawo, czym jest życie według szczególnie określonych zasad Bożych. My to rozumiemy w przeciwieństwie do pogan, którzy żyli jak grzesznicy, ponieważ mieli bałwochwalstwo wśród nich, mieli bożków, mieli wszystkie inne grzechy i nic nie powstrzymywało ich od tego, żeby grzeszyć. I Paweł mówi, że czegoś się nauczyliśmy, czyli Paweł, Piotr, Barnaba i inni Żydzi w kontekście tych wersów 15-21, czegoś nas to nauczyło, życie pod prawem. Nauczyło nas tego, że prawo, przestrzeganie przykazań nie może usprawiedliwić człowieka w oczach Bożych, nie może uczynić człowieka sprawiedliwym, nie może mu przebaczyć grzechów, ponieważ prawo jest dane, żeby obnażyć nas grzech. Prawo Boże, przykazania są dane człowiekowi, żeby człowiek uświadomił sobie, jak bardzo bezradny, grzeszny i bezsilny jest, jak bardzo potrzebuje Bożej łaski i przychylności, żeby zostać zbawionym. Po to jest dane prawo. A Żydzi zreinterpretowali to w bardzo zły sposób, ponieważ patrząc na prawo, które zostało dane później, po tej obietnicy danej Abrahamowi, zaczęli myśleć, że prawo, które ma wskazywać na Chrystusa, na tego, który ma przyjść, że to prawo jest tym źródłem usprawiedliwienia człowieka i zbawienia człowieka, więc zaczęli polegać intensywnie na tych przykazaniach, przestrzegać przykazania i zostali zwiedzeni. Paweł nie kwestionuje tego, że są Żydzi, którzy mają gorliwość do Pana, ale mówi w Rzymian, że mają gorliwość niewłaściwą, ponieważ przenieśli swoją ufność z Boga na uczynki i na przykazania, a to jest złe. W 16 wersie Paweł wyjaśnia, czym jest usprawiedliwienie, kluczowe serce całego listu do Galacjan, że usprawiedliwienie to jest niezasłużony dar Boży. Niezasłużony, kocham to słowo. Niezasłużony dar Boży, poprzez który Bóg deklaruje grzesznika niewinnym, jednocześnie usprawiedliwionym, czyli w pełni sprawiedliwym w jego oczach. To jest osoba z uwagi na łaskę Bożą, w pełni usprawiedliwiona, w pełni niewinna, ponieważ jest oczyszczona z grzechów za mocą ofiary Jezusa Chrystusa i to jest osoba, która ma prawo być w obecności Bożej, ma prawo mieć pojednanie z Bogiem, ma prawo mieć relację z Bogiem i tak jest. Pokój mamy z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, mówi Paweł w Rzymian 5:1. Paweł mówi jasno, że to usprawiedliwienie nie jest dzięki spełnianiu uczynków nakazanych przez prawo. Dostępuje się tego usprawiedliwienia tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. Tylko wiara, tak proste, a jednak dla niektórych tak trudne. Więc patrząc na to usprawiedliwienie, Paweł przechodzi dalej do wersu 17 i mówi, że okej, ponieważ my wierzymy, że zbawienie jest z wiary, tak jak nam to Bóg objawił w ofierze Jezusa Chrystusa, to ci fałszywi nauczyciele w Galacji, oni mogą spojrzeć na nas, ponieważ my nie polegamy na przestrzeganiu uczynków, żebyśmy byli zbawieni, fałszywi nauczyciele spojrzą i powiedzą, aha, nie przestrzegacie uczynków, nie przestrzegacie przykazań, a więc jesteście grzesznikami. A wasz Jezus wzywa was do tego, żebyście byli grzesznikami, ponieważ mówi wam, żebyście go naśladowali poprzez wiarę w niego. A zatem może być takie oskarżenie od tych fałszywych nauczycieli, którzy myślą, że zbawienie jest uczynków, że Jezus jest sługą grzechu, ponieważ namawia wierzących do tego, żeby nie czynili przekazań. I Paweł mówi, jeżeli tak ma być, to czy Chrystus jest sługą grzechu
I później mówi absolutnie nie, w żaden sposób, ponieważ, jak mówi w wersach 18, w drugim rozdziale, tak nie może być, że Chrystus jest sługą grzechu, ponieważ jeżeli tak jest, że ja przyjąłem zbawienie z łaski, uwierzyłem w to, a potem z różnych powodów odchodzę od tego zbawienia z łaski, myśląc i będąc przekonanym o tym, że zbawienie jest jednak z uczynków i zaczynam starać się robić rzeczy, żeby osiągnąć akceptację w oczach Bożych, to w ten sposób ja sam burzę to, co zbudowałem. To tak nie może być. To jest złe. Dlatego Chrystus nie jest sługą grzechu. Ja siebie samym winnym, sam sobie jestem winny za to, co uczyniłem. Następnie Paweł przechodzi do tego, żeby powiedzieć nam o tym, że on z Chrystusem jest ukrzyżowany, więc żyje już nie on, ale żyje w nim Chrystus. On dla prawa umarł. Przez prawo umarł dla prawa. I w ten sposób pokazuje nam, że jesteś blisko Boga dopiero wtedy, kiedy umrzesz dla prawa, umrzesz dla uczynków i zaczynasz pokładać swoją ufność w Chrystusa. Tak długo, jak wierzysz w swoje uczynki, jesteś daleko od Boga. Paweł mówi, musisz umrzeć dla uczynków. Musisz umrzeć do tego przekonania, że zbawienie jest z przestrzegania przykazań. Nie ma innego wyjścia. W ten sposób, gdy umrzesz dla przykazań, umrzesz dla prawa, Paweł mówi, że żyjesz dla Boga. Ja po to umarłem zakonowi, aby żyć w Bogu. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, ponieważ z Chrystusem on jest ukrzyżowany. Więc Paweł ukazuje pewnego rodzaju śmierć. Śmierć dla prawa, on umiera dla prawa, dla grzechu, tak jak Chrystus umarł dla grzechu i w ten sposób żyje dla Boga, ale nie tyle to, jak również to, że żyje w wierze w Syna Bożego, który go umiłował i wydał za niego samego siebie. Paweł mówi, że jest rozkochany w tym, jak Bóg umiłował go w Chrystusie i wydał samego siebie, wydał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby Paweł mógł być pojednany z Bogiem i zostać zbawionym. Wyjątkowa łaska. Wyjątkowa łaska. Przez te słowa, które Paweł mówi, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany, Paweł po prostu definiuje to, kim jest chrześcijanin. Chrześcijanin to nie jest osoba, która chodzi do kościoła, to jest osoba, która jest pojednana z Bogiem, ponieważ została ukrzyżowana w Chrystusie, czego jedną z konsekwencji jest to, że chodzi do kościoła, ponieważ chce się spotykać z ludem Bożym, by wywyższać Pana i dziękować Mu za wszystko, co uczynił. Więc Paweł mówi, że konsekwencją przede wszystkim tego jest to, że żyje się dla Chrystusa. Konsekwencją zbawienia jest to, że żyjesz dla Chrystusa, ponieważ z Nim jesteś ukrzyżowany. U osoby wierzącej przez to jest nowe ja. To jest nowe ja, które z jednej strony umarło dla prawa, z drugiej strony żyje dla Boga, ale ta rzeczywistość przesiąga, rzeczywistość Chrystusa przesiąga człowieka w taki sposób, że całe twoje życie, życie osoby zbawionej jest nieustannym odbiciem faktu, że oddałeś siebie całkowicie pod posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Należysz do Niego, On jest twoim Panem, ty należysz do Niego, zostałeś wykupiony za drogą cenę, Paweł mówi, więc jesteś po prostu Jego, jesteś Jego własnością. To jest definicja chrześcijanina. Kolejna rzecz, jakbyśmy spojrzeli na miłość, jaką Paweł tutaj prezentuje do prawdy, miłość do tego, w jaki sposób Bóg usprawiedliwia, miłość do łaski Bożej, miłość do wiary, widzimy, dlaczego Paweł jednoznacznie sprzeciwia się temu, jak się zachowuje Piotr w Antiochii, widzimy, dlaczego jasno mówi nie fałszywym nauczycielom, ale też dlaczego tak naprawdę srogo postępuje z Galacjanami. Widzicie, że jest on tutaj konkretny. Wiadomo, że później na końcu stara się ich naprawdę przebłagać, żeby doszli do poznania prawdy, tak jak to było przedtem, żeby wiedzieli, w kogo zawierzyli, dlaczego zawierzyli Jezusowi i dlaczego nie mogą polegać na swoich uczynkach. Kończąc ten drugi rozdział, w 21 wersie, Paweł mówi jasno, nie możemy unieważniać łaski Bożej poprzez nasze przekonanie, że zbawienie jest uczynków. W momencie, kiedy myślisz, że jesteś w stanie coś Panu dać, żeby cię zbawił, w tym momencie unieważniasz łaskę Bożą i czynisz krzyż Jezusa Chrystusa bezużytecznym. Paweł mówi, ja tego zrobić nie mogę, dlatego tutaj gani Piotra, tutaj gani fałszywych nauczycieli. I teraz przechodzi do rozdziału trzeciego, wersy od 1 do 5, gdzie tak naprawdę mamy serię pytań. Paweł zadaje Galacjanom pytanie w każdym jednym wersie. Tutaj są tylko pytania. Jakbyście spojrzeli na te wersy od 1 do 5, Paweł stawia im wyzwanie, wierzącym w Galacji, aby zdali sobie sprawę, jak obrzydliwe miejsce jest to, w którym się znajdują, że doprowadzili siebie do takiego zwiedzenia, że nawet sobie z tego nie zdają sprawy i Paweł teraz będzie ich wyciągał z tego zwiedzenia po raz kolejny za pomocą pytań. Wers pierwszy, o nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Ten fragment brzmi podobnie do wersu szóstego w rozdziale pierwszym, gdzie Paweł dziwię się wam, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał do
do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. On nie może wyjść ze zdumienia, jak to możliwe, że oni dali się tak omamić. Dlatego nazywa ich nierozumnymi, bo współcześniona Biblia Gdańska mówi, że o głupi Galaci. Ponieważ to słowo oznacza nierozumnie, oznacza głupi, ale nie w sensie pewnego braku i niewystarczalności intelektu, jaki posiadasz. To nie w tym rzecz. Paweł nie mówi w ten sposób, żeby powiedzieć Galacjanom, że mają pewną niewystarczalną zdolność do intelektualnego rozeznawania rzeczywistości. On mówi i on nie zarzuca, że mają pewną opieszałość i lenistwo intelektualne, żeby rozeznać, gdzie jest prawda w tej rzeczywistości, w której żyją. Tutaj mają, oni są z tego powodu nierozumni, z tego powodu są głupi i w ten sposób są głupi, ponieważ nie widzą prostej, jasnej rzeczy, którą kiedyś widzieli i nagle została ona zaciemniona przez fałszywe nauczanie zwodzicieli, którzy się dostali do Galacji. Oni rozumni Galacjanie. Dlaczego nierozumni? Ponieważ jak mówi Galacjan 1,6, dają się odwieść od tego, który ich powołał do innej Ewangelii. Ponieważ jak mówi 2,16, dają sobie wmówić, że usprawiedliwienie człowieka jest z uczynków, a nie tylko z wiary. I jak mówi 2,21, dają sobą manipulować do tego stopnia, że unieważniają łaskę Bożą i odrzucają krzyż Chrystusa, czynią go bezużytecznym. I z tego powodu Paweł zadaje im pytania i mówi, któż was omamił? Któż was omamił? Biblia tysiąclecia jest bardzo blisko tego, co to słowo omamił oznacza. Ona mówi, któż was urzekł? Bo faktycznie ten grecki czasownik jest z terminologii starożytnej magii, gdzie pewne pogańskie ludy, zajmując się czarnoksięstwem i magią, posiłkowały się takim słowem, żeby wyrazić pewne oczarowanie, omamienie, rzucenie zaklęcia albo sprowokowanie kogoś do życia w iluzji. Więc Paweł używa tego słowa, to jest jedyny raz w Słowie Bożym, że takie słowo jest użyte, ponieważ Paweł chce zaakcentować, patrzcie, jak jesteście zwiedzeni, że aż jesteście w zupełnie innej rzeczywistości. Któż rzucił na was czar? Któż rzucił na was klątwę, że nie jesteście w stanie poprawnie rozumować, w jaki sposób Bóg was zbawia? Po tym, jak ja przyszedłem do Galacji, powiedziałem wam Ewangelię i udałem się gdzie indziej i zostawiłem was ze zdrową nauką. Kto to sprowokował? Zgodnie ze świadectwem Słowa Bożego wiemy, że chrześcijanin nie może być bezpośrednio opętany przez żadnego demona. Wiemy, że chrześcijanin nie może być pod jakimkolwiek bezpośrednim wpływem magii, czarów czy czegokolwiek w tym stylu. Ale Paweł nawet o tym nie mówi w tym wersie. On nie mówi, że Galacjanie są w ten sposób oczarowani, omamieni, jakoby był na nich pewien czar, który zniewala ich do pewnego stopnia i każe im czynić rzeczy, które oni nie chcą czynić. Paweł mówi o pewnego rodzaju omamieniu i manipulacji, która polega na tym, że oni nie są w stanie rozeznać prawdy, nie są w stanie rozeznać, gdzie jest rzeczywistość. I Paweł mówi, że w zasadzie w tym fragmencie Paweł dowodzi, że wierzący może być i jest nieraz omamiany. W tym kontekście, w tym rodzaju omamieniu, tak, chrześcijanin jest i może być omamiany poprzez nauczanie fałszywe, poprzez fałszywą Ewangelię, poprzez pewnego rodzaju zwiedzenie. Chrześcijanin może być zwiedziony i z tego powodu mamy te liczne napomnienia w Nowym Testamencie, które mówią, żebyśmy strzegli się fałszywej nauki, żebyśmy wystrzegali się fałszywych nauczycieli i wystrzegali się zwiedzenia. Jest założenie tutaj, w tym pierwszym wersie, że wierzący może utracić czujność do tego stopnia, że będzie wprowadzony w miejsce przez jakiś czynnik, przez jakąś osobę, że nie będzie w stanie poprawnie rozumować tego, gdzie jest prawda Boża, gdzie jest prawda Słowa Bożego. Dlatego mamy w Słowie Bożym napisane tyle napomnień. Trzymać się kurczowo prawdy, strzec prawdę, badać duchy, czy są od Boga, nie przyjmować tych, którzy nie nauczają, że Jezus przyszedł w ciele. Te i wiele innych bez przerwy są pokazane, żeby dowieść nam, że tak, chrześcijanin może być omamiony w ten sposób. Dlatego mamy trzymać się kurczowo prawdy, dlatego my jesteśmy odpowiedzialni za rozeznawanie, co jest prawdą, co nie. Jak słuchamy czegoś na internecie, jak czytamy jakiś artykuł, jakąś książkę, na bieżąco rozeznajemy, sprawdzamy, kto to jest, czy to, co mówi, polega na Słowie Bożym i odrzucamy to, co jest złe, trzymamy się tego, co jest dobre, jak mówi Paweł do Tesaloniczan. Jest realne zagrożenie, że wierzący może być omamiony. To ma miejsce tutaj w Galacji. Paweł nie wątpi, że Galacjanie są zbawieni, o tym zaraz jeszcze będziemy mówić, ale mimo wszystko ci, którzy są zbawieni, są zwiedzeni w tym miejscu. I zwróćcie uwagę na to, byłem kiedyś na konferencji w Stanach, rozmawiałem z dwoma braćmi, którzy opuścili jeden z kościołów charyzmatycznych. Zapytałem się ich, dlaczego odeszli z kościoła i powiedzieli mi, wiesz Adam, my byliśmy odpowiedzialni za, oni to nazywają uwielbieniem w kościele, że byli w zespole, jeden grał na perkusji, drugi na organach. Powiedzieli, że
odeszli z tego powodu, ponieważ działy się tam rzeczy, co do których Kościół był przekonany, że dzieją się bezpośrednio poprzez działanie Ducha Świętego, tymczasem oni dwaj byli bezpośrednio odpowiedzialni za to, żeby manipulować ludźmi. Nie robili tego specjalnie. Ale gdy sobie zdali sprawę z tego, że to, co Kościół robi, jak reaguje, zależy od tego, w jaki sposób oni grają, stwierdzili, że tutaj nie ma działania Bożego i odeszli. Ponieważ powiedział, jestem w stanie grać w taki sposób, że ludzie będą wszyscy w jednym czasie reagować w taki sposób, jaki ja chcę. I praktycznie powodował takie działanie, że gdy oni grali na perkusji, dostosował swoje granie w taki sposób, że ludzie reagowali tak, jak on chce. I to jest pewnego rodzaju mamienie, że ludzie myślą, że to jest działanie Ducha Świętego, ponieważ ta osoba upadnie, ta zaczyna mówić dziwne rzeczy. Tymczasem to nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym, tylko z tym, w jaki sposób osoba gra na perkusji albo druga osoba gra na organach. To jest jednego rodzaju mamienie. Takich omamień jest mnóstwo i musimy uważać, żebyśmy czasem nie dali się w to wszystko wplątać. Musimy być czujni. Galacjanie nie byli czujni. Zwróćcie uwagę na to. Gdy Jezus mówi o zwiedzeniu, to nie mówi o ludziach, którzy przyjdą bezpośrednio mówić, że Bóg nie istnieje, że nie ma zmartwychwstania, że podstawowe prawdy biblijne, bo to jest jasne i oczywiste, tu nie ma żadnego zwiedzenia. Wszystko jest podane na tacy. Zwiedzenie zawsze dotyczy wilków w owczej skórze, czyli coś, co z zewnątrz jawi się być dobrym, bożym, związanym z Kościołem, ale tym naprawdę nie jest, ponieważ wewnątrz jest wilkiem. I tak mamy tutaj Pawła w Dziejach Apostolskich 20, gdzie żegna się ze starszyzną efeską i mówi im, że nawet z pomiędzy was wyjdą wilki. Bądźcie czujni, Paweł mówi, uważajcie, strzeżcie się. Tak mówi Jezus, tak mówi Paweł, tak mówi Słowo Boże. Mamy być czujni. Kłamstwo jest najbardziej przekonujące, gdy jest umieszczone pomiędzy dwiema prawdami. Pamiętajcie o tym. Coś zdaje się być słuszne, tak działa szatan, jak czytacie Słowo Bożym. Tak zadziałał w stosunku do Ewy. Później jest kłamstwo i kolejna prawda. Za każdym razem, gdy na przykład pastor ogłasza osobę zbawioną dlatego, ponieważ jedynie wstała i zmówiła modlitwę grzesznika, macie do czynienia z pewnego rodzaju zwiedzeniem, omamieniem. Za każdym razem, gdy osoba podważa wystarczalność Pisma, mówiąc, że potrzebna jest jeszcze tradycja do tego, żeby mieć pełne objawienie Boże, mamy do czynienia z omamieniem, zwiedzeniem, jakkolwiek byście to nazwali. Za każdym razem, gdy wierzący mówią, że w zasadzie Stary Testament nie jest potrzebny do zbawienia, Stary Testament w ogóle nam nie jest potrzebny, mamy do czynienia z pewnego rodzaju zwiedzeniem, ponieważ Jezus i apostołowie nie robili nic innego, jak tylko polegali na Starym Testamencie, żeby dowieść, że Jezus jest Bogiem, że jest zapowiedzianym Mesjaszem. A Paweł mówi do Koryntian i do Rzymian właśnie to, że Pismo zostało nam dane dla pocieszenia i pokrzepienia, żebyśmy mieli nadzieję z Pismem. Więc to, że są ludzie, którzy odrzucają Stary Testament, to nie jest nic nowego, nie ma nic nowego pod słońcem. Marcjan w II wieku robił to samo i przez to skończył jako największy heretyk. Musimy trzymać się kurczowo prawdy, nie możemy ignorować tego, że wokół nas jest potencjał do tego, żeby nas zwieść. Czyli to słowo omamić jest użyte w bardzo kluczowy sposób, ponieważ wiąże się z pewnego rodzaju magią i mamy się tego strzec. W jaki sposób mamy się strzec tego? Psalm 119, wers 105. Słowo Twoje jest pochodnią, nogą moim i światłością, ścieżką moim. To jest to, co daje nam światłość, rozeznanie tego, gdzie jest słuszność. Słowo Boże. Inwestujemy nasze życie i czas w Słowo Boże. Zanurzamy się w Słowie, żeby rozeznać, co jest słuszne i co nie. I tak bardzo, jak jesteśmy zanurzeni, tak bardzo będziemy w stanie strzec się z dala od tego zwiedzenia. Słowo Boże daje nam poznanie tego, co pochodzi od Boga, a co nie. Dlatego pytanie brzmi, jaką wielką część Twojego dnia zajmuje czytanie, poznawanie Słowa Bożego. Oprócz tego, że Słowo Boże to jeszcze jest modlitwa. Jezus mówi, czuwajcie i co? Módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Piotr zaniedbał tego i popadł w pokuszenie. Jak zaniedbasz modlitwę, zażyło relację z Panem, to jesteś na najlepszej drodze, żeby być omamionym albo zwiedzionym przez cokolwiek. John Piper, ale to niektórych zaboli. John Piper powiedział, że największy pożytek z Facebooka i z Twittera będzie taki, że w dniu sądu ostatecznego to właśnie one, ten Facebook, Twitter i inne portale społecznościowe dowiodą, że nie modlenie się nie było spowodowanym brakiem czasu. Tak będzie. Tak będzie.
Nie ma wymówki. Jak ktoś mówi, że się nie modli, bo nie ma czasu, to będzie to uzależnione od tego, ile czasu spędził niepotrzebnie na portalach społecznościowych. Jesteśmy wezwani do czynności. William Gurnall, jeden z Purytan, powiedział: strzeż usilnie swoich zewnętrznych zmysłów, szczególnie oczu i uszu, ponieważ na tych szatan skupia szczególnie swoją uwagę. To, na co patrzysz, to, co widzisz, to, co słyszysz, strzeż tego, obserwuj, czy jest to miejsce, w którym powinieneś być, rzecz, którą powinieneś słuchać, na którą powinieneś patrzeć. Bóg naprawdę daje nam wiele tutaj wskazówek, jak powinniśmy się strzec od tego. O nierozumni Galacjanie, którzy was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Nierozumni? Paweł po prostu się dziwi, ponieważ oni mieli wcześniej wymalowanego Chrystusa przed swoim oczami. Paweł przyszedł do Galacji, zaczął prezentować im Ewangelię. Paweł, jak powiedział do Koryntian, jak przychodzi, to głosi nic innego jak tylko Chrystusa. Nie chce przyjść w mądrości mowy, on chce przyjść jako ten, który głosi Chrystusa i to ukrzyżowanego. Więc tutaj w Galacji również wymalował im tego Chrystusa ukrzyżowanego i nagle przychodzą zwodziciele i zaczynają zamazywać ten wspaniały obraz Chrystusa, ponieważ to, co robią Galacjanie, to nie polega im na łasce, na zbawieniu z wiary w Chrystusa, ale już odchodzą w drugą stronę, żeby polegać na tym, co oni mogą jeszcze dołożyć do tego zbawienia, a to jest złe. I Paweł mówi, jak to? Przecież wyjaśniłem wam, pokazałem wam Chrystusa ukrzyżowanego, tego w swojej chwale, ale też w hańbie krzyża. W jaki sposób możecie teraz myśleć, że to, co on zrobił na krzyżu, nie wystarczy i ten obraz wymalowanego, ukrzyżowanego Jezusa już nie jest wystarczający i potrzeba czegoś więcej. Dlaczego dajecie się zwieść? Dlaczego aż tak omamieni, nierozumni jesteście? Musicie rozeznawać prawdziwie, w którą stronę powinniście iść. Paweł chce przez to zapytać niejako, czy chcecie powiedzieć, że ukrzyżowany Jezus Chrystus nie wystarczy do zbawienia? On zadaje pytania retoryczne, ale stawia im wyzwanie tak naprawdę. Kolejne pytanie mamy w wersie drugim. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Cechą charakterystyczną tego fragmentu jest to, że ma pewną trinitarną naukę, że tak powiem. Pierwszy wers dotyczył Jezusa Chrystusa, drugiej osoby boskiej, trójjedynego Boga, a teraz dotyczy drugi wers Ducha Świętego, trzeciej osoby trójjedynego Boga i będzie jeszcze później wzmianka odnośnie pierwszej osoby trójjedynego Boga, Boga Ojca. I tutaj właśnie jest wspomniane o tym Duchu Świętym. Chcę się dowiedzieć o was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą. Zwróćcie uwagę na to, jak Paweł pyta Galacjan, którzy w zasadzie otrzymali Ducha Świętego. Paweł nie kwestionuje, czy oni otrzymali. Popatrzcie, on mówi, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha. On wie, że oni otrzymali. Dlaczego mówi w ten sposób? On nie kwestionuje ich zbawienia, ponieważ wie, że mają Ducha Świętego. On się pyta, w jaki sposób otrzymaliście tego ducha. Pyta w ten sposób, ponieważ osoba, która posiada Ducha Świętego, to jest osoba, która jest zbawiona. Macie Efezjan 1:13, gdzie jest wspomniane, że w nim i wy, czyli w Chrystusie i wy, którzy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Macie Rzymian 8, gdzie jest wspomniane, że jeśli Duch Boży mieszka w was, jesteście tymi, którzy należą do Pana, kto zaś nie ma Ducha Bożego, ten nie jest Jego. Więc Duch Święty jest tą rękojmią, która jest dana człowiekowi w momencie zbawienia. Osoba, która jest zbawiona, to jest osoba, która ma Ducha Świętego. Osoba, która ma Ducha Świętego, to jest osoba, która jest zbawiona. I przeciwnie, osoba, która nie ma Ducha Świętego, to jest osoba, która nie jest zbawiona. I Paweł mówi, macie Ducha Świętego, jesteście zbawieni, powiedzcie mi teraz, w jaki sposób otrzymaliście tego Ducha Świętego. Przez wasze uczynki? Czy przez słuchanie z wiarą? Jest ciekawe sformułowanie przez słuchanie z wiarą, ponieważ o co tu chodzi? Oczywiście chodzi o słuchanie Ewangelii, którą przyjmujesz przez wiarę i w ten sposób jesteś zbawiony, a ponieważ jesteś zbawiony, jesteś osobą, która otrzymała ducha i Paweł tutaj mówi, czy właśnie przez słuchanie z wiarą otrzymaliście ducha, czy przez uczynki? Pamiętacie Korneliusza w Dziejach Apostolskich 10? W jaki sposób oni zostali zbawieni? Przychodzi Piotr, zaczyna głosić Ewangelię, głosi Ewangelię, nagle okazuje się, że Duch Święty wstępuje, dzieją się wspaniałe Boże rzeczy, ponieważ słuchali, jest tam wspomniane, i nagle przychodzi Duch Święty i zaczyna działać. W ten sposób jest to powiedziane, że wiara jest ze słuchania i słuchanie z wiarą jest również wymagane, żeby osoba była zbawiona i otrzymała Ducha Świętego, a nie uczynki. Wiecie, jak nazywa się zjawisko, kiedy osoba zbawiona z łaski otrzymuje tego Ducha Świętego i przesłuchanie z wiarą oczywiście i nagle później w czasie, jak żyje tym swoim chrześcijańskim życiem, zaczyna przenosić swoją ufność z łaski Bożej na swoje uczynki, w jaki sposób ona spełnia pewne rzeczy w swoim życiu. Takie zjawisko nazywa się legalizmem.
Legalizm jest bardzo powszechny teraz w chrześcijaństwie i jest czymś, co jest niejako anomalią w życiu chrześcijanina, ponieważ to jest coś, co nie może mieć miejsca, a jednak się to dzieje. Powiem wam pokrótce, czym jest w zasadzie legalizm. Jedno z wyjaśnień, jakie mógłbym tutaj użyć, żeby wyjaśnić, czym jest legalizm, to jest następujące. Chrześcijanie wierzą, że zbawienie jest z łaski. Legaliści też wierzą, że zbawienie jest z łaski. Jednak, mimo to, że to wyznają, to niektórzy z nich stworzyli system zasad, norm, reguł, który uważają za wiążący w stosunku do wszystkich wierzących i wszyscy powinni się tego trzymać. To jest mowa o wierzących. Legalizm dotyczy wierzących. Oni mówią, że osoba, która spełnia te kryteria, normy, zasady, które są stworzone przez tych legalistów, to jest osoba, która jest w pełni i prawdziwie wierzącą. To wtedy dopiero jest w pełni i prawdziwie wierzącą. Legalista to osoba, która wie o sobie, że jest pobożną, prawdziwym chrześcijaninem i jest zbawiony z łaski, ale stworzył szereg zasad spoza Biblii, zdających się pochodzić z Biblii i dokłada starań, aby się trzymać tych zasad. Co więcej, ponieważ trzyma się tych zasad kurczowo, uważa siebie za sędziego w stosunku do innych wierzących i narzuca te zasady na innych, staje się tym sędzią, który obserwuje, czy ktoś też podporządkowuje się tym zasadom, bo jeśli nie, to nie jest prawdziwie i w pełni chrześcijaninem. Nie jest prawdziwie wierzącym, nie jest prawdziwie zbawionym. Trzyma się tych zasad, spędza dużo czasu, żeby ganić innych i obserwować, czy też się trzymają tych zasad, które mają niby sprawiać wrażenie, że pochodzą z Biblii. I w ten sposób, ponieważ tak dużo czasu spędza na osądzanie, mówi, ty to możesz, tego nie możesz, to musisz, ale chyba słowa w stylu tego nie musisz nie ma, bo tam w zasadzie wszystko jest narzucone na chrześcijanach. Więc na przykład są chrześcijanie, którzy mówią, że pewnych pokarmów jeść nie wolno. Nie wolno. Nie jedząc tych pokarmów, niektórzy legaliści czują się lepsi. Czują się bardziej duchowi, czują się bardziej biblijni, w pełni pojednani z Bogiem, ponieważ nie jedzą tych pokarmów, co do których mają przekonanie, że nie wolno ich jeść. Ci, którzy jedzą wszystko, są przez nich osądzani, kiedy nawet potępiani, ponieważ nie stosują się do pewnych zasad. W momencie, gdy znajdziesz się w takiej sytuacji, zobaczysz kogoś, jakiegoś, dajmy na to wierzącego, który zaczyna narzucać na ciebie pewne kryteria i zasady, które nie pochodzą z Biblii, zadaj mu pytanie tej osobie, która cię zmusza do takich rzeczy. Czy przez uczynki zakonu otrzymałeś ducha, czy przez słuchanie z wiarą? To jest to pytanie, które Paweł zadaje Galacjanom, którzy robią właśnie nic innego jak to, co czyni legalizm. Oni dostali już Ducha Świętego przez słuchanie z wiarą, z łaski, są zbawieni i teraz odchodzą do uczynków. Poleganie na uczynkach, w jaki sposób mamy jeść, w kontekście Galacjan dotyczy to oczywiście obrzezania. Ktoś narzuca na nich obrzezanie. Paweł mówi, tak nie może być, ani na to się nie zgodzę. Jeśli masz Chrystusa, masz wszystko. Jeśli nie masz Chrystusa, nie masz nic. Jeżeli masz Chrystusa, nic więcej nie musisz mieć. Tu już się spełnia. Dlatego Paweł mówi do Efezjan, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, wszelkim, jakikolwiek był możliwy. A Piotr mówi, że boska jego moc dała nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Paweł ma kolejne pytanie do Galacjan w wersie 3. Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz kończycie na ciele. Sama ta fraza sugeruje nam, że tu jest coś nienormalnego, ponieważ zakłada, że jeżeli rozpocząłeś w duchu, to musisz kontynuować w duchu i skończyć w duchu. Nie możesz w żadnym wypadku kończyć na ciele, ponieważ jeżeli tak czynisz, to jest złe. Brzmi to enigmatycznie, ciężko, ale nie jest to aż tak trudne. Paweł mówi innymi słowy, po to otrzymaliście Ducha Świętego na początku waszego nawrócenia, aby teraz próbować wypracować sobie pojednanie z Bogiem za pomocą waszych uczynków? Czy po to otrzymałeś Ducha z łaski, aby teraz pokazać Bogu, że jesteś w stanie Mu coś dać? Galacjanie dali się zwieść do tego stopnia, bo myślą, że ich słabe, grzeszne ciało jest w stanie wyprodukować dla Boga pewną zasługę, która sprawi, że Bóg zaakceptuje ciebie jeszcze bardziej, aniżeli zaakceptował ciebie, gdy przyjąłeś zbawienie z łaski. Paweł mówi, tak nie może być. Gdy mnie Bóg zbawił, byłem w pełni bezradny, ale rozumiałem swoją grzeszność, Bóg mi ją okazał. I przyszedłem do Pana całkowicie bezradny. Miałbym teraz sądzić, że jestem w stanie Mu coś zaoferować? Dlatego Paweł tak jasno tutaj i konkretnie mówi do Galacjan, ponieważ to jest tak bardzo nielogiczne i niespójne to zachowanie, jakie tam jest. Nie możesz mieć więcej pojednania z Bogiem, więcej uznania w oczach Bożych, więcej akceptacji od Boga,
przez kolejne uczynki, jakie będziesz czynić po tym, jak Bóg cię zbawił z łaski. Nie ma takiej możliwości. Więc Paweł mówi do Rzymian, że zamysł ciała jest wrogi Bogu. On nie jest w stanie się nawet poddać temu, co Bóg chce, dlatego my z naszego ciała, które nie dotyczy tutaj po prostu fizycznego organizmu, ale dotyczy naszego myślenia, nastawienia w stylu ja, a nie w stylu Bóg, ten zamysł ciała jest przeciwny Bogu, więc nie możemy pokładać w nim ufności, że cokolwiek jesteśmy w stanie Bogu dać z nas samych. Wszystko jest z łaski. Zwróćcie uwagę na kontrast tych słów w wersie drugim i trzecim. W wersie drugim macie dwie przeciwne rzeczywistości. Wiara, uczynki, a tutaj w wersie trzecim jest duch i ciało. Paweł pokazuje dwie rzeczywistości. W której rzeczywistości jesteś po tym, jak Bóg cię zbawił? Czy dalej dążysz tak, jak zostałeś zbawiony od początku? Jak Paweł mówi do Kolosan, jak przyjęliście Chrystusa, tak w nim chodźcie, wkorzenieni w nim, tam nie ma mowy o uczynkach, żeby nie polegać na uczynkach. Chodźcie w nim tak samo, jak go przyjęliście na początku. To samo łaska, to samo, ten sam dar Boży. Nie polegajcie na uczynkach w żaden sposób. Wers trzeci tutaj pokazuje, że ci Galacjanie to nie są na pewno ci, którzy w jakiś sposób kiedyś mogą być zbawieni, ale jak już mówiliśmy do tej pory, to są ci, którzy już zostali zbawieni przez słuchanie z wiarą. Oni mają teraz wielkie niebezpieczeństwo przed sobą i zagrożenie, w którym się znajdują, ponieważ naprawdę liczą na to, że obrzezanie daje im więcej pojednania z Bogiem i akceptacji w oczach Bożych. A to, Paweł mówi, prowadzi do zguby i unieważnia łaskę Bożą, dlatego będzie o nich walczył. Rozpoczęliście w duchu, a teraz kończyliście na ciele. W ten sposób nie można czynić. Jeden z wybitnych teologów komentuje ten fragment w dość ciekawy sposób, ponieważ gdy dasz się przekonać w pewnym momencie swojego chrześcijańskiego życia, że wiara nie wystarczy, że łaska nie wystarczy, trzeba czegoś więcej, to jesteś w dużym błędzie. I jeden z teologów mówi w ten sposób. Kluczowym znakiem bycia chrześcijaninem nie jest to, jak wielki postęp możesz sam zrobić w uświęceniu, ale raczej to, na kim polegasz w twoim dążeniu do uświęcenia. Czy zabiegasz o uświęcenie poprzez twoje uczynki, czy zabiegasz o uświęcenie poprzez wiarę? Uświęcenie jest konieczne w życiu chrześcijanina i jest tym, co wynika z usprawiedliwienia, z łaski Bożej. Osoba, która jest usprawiedliwiona, zaczyna proces uświęcenia w swoim życiu. I teraz tak, zwiedzenie polega na tym, że twoje całkowite skupienie i uwaga będzie albo na spełnianiu uczynków za pomocą swoich sił, albo za pomocą łaski Bożej. Na czym polegasz, na czym pokładasz swoją ufność, jeżeli chodzi o uświęcenie w życiu chrześcijanina? Jeżeli spojrzycie na wers trzeci, to właśnie tu jest o tym mowa. Tu chodzi o uświęcenie. Oni rozpoczęli w duchu i mieli kontynuować uświęcenie właśnie w duchu, czyli wierząc, że Duch Święty wzmocni ich, oczywiście są odpowiedzialni, żeby dołożyć starań, ale w momencie, kiedy położysz ufność i zaufanie w swoich uczynkach, o czym jeszcze będziemy mówić, co to dokładnie oznacza, to jesteś w wielkim zwiedzeniu i błędzie. Więc można sparafrazować pytanie Pawła w wersie trzecim w ten sposób. Czy wzrastacie w podobieństwie do Jezusa, polegając na Duchu Świętym, który na początku rozpoczął was dzieło zbawienia? Czy też polegacie na własnych siłach, dążeniach i zamiarach? Wers czwarty mówi, to jest kolejne pytanie, czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. Biblia Nowego Przymierza mówi, czy na próżno tak wiele doświadczyliście? Może rzeczywiście na próżno. Tutaj Paweł mówi w dość ciekawy sposób, ponieważ przed chwilą powiedział, że gdy wierzysz w zbawienie z uczynków, czynisz łaskę daremną śmierci Jezusa zupełnie niepotrzebną. W tym miejscu Paweł pyta wierzących o to, co przeżyli z Duchem Świętym, gdy go otrzymali na początku ich zbawienia. Więc słowo doświadczy tutaj jest ciekawym słowem, ponieważ ono to słowo doświadczyć może oznaczać również cierpienia. Bo można by było powiedzieć w tym wersie na przykład, czy tak liczne były wasze cierpienia? A jednak to słowo mówi tutaj o doznaniach, a Biblia Nowego Przymierza mówi o pewnych doświadczeniach. Czy doświadczyliście rzeczy na próżno? I kontekst, bo to słowo można naprawdę przetłumaczyć albo w doświadczenia, albo w cierpienia, ale kontekst później pomaga nam zrozumieć, które słowo jest bardziej poprawne i kontekst pokazuje, że to nie ma w zasadzie nic co dotyczy cierpień, ale mamy tutaj mowę o pewnych doświadczeniach i doznaniach w Duchu Świętym, więc Paweł pyta ich jasno, to co przeżyliście, nie ulega wątpliwości, że przeżyliście, ponieważ Bóg was zbawił i Duch Święty w was jest, ale teraz, czy pamiętacie to, co przeżyliście, czy też się okaże za niedługo, że to jest na próżno? W jaki sposób doznaliście to, czego doznaliście? I tutaj mamy mowę o różnego rodzaju rzeczach, o których mówi nam Słowo Boże, że Duch Święty działa w wierzącym. Może tu jest mowa o darach Ducha Świętego?
Może tu jest mowa o pewnego rodzaju cudach, manifestacjach Ducha Świętego pośród wierzących w tamtym czasie, że Bóg uzdrawiał, wyganiał demony. Różnego rodzaju doznania, doświadczenia na pewno są w życiu chrześcijanina, jak i w naszym życiu, gdy Bóg nas zbawił i Duch Święty zaczął działać w naszym życiu, pojawiła się radość, której nie idzie wyjaśnić, skąd się wzięła ta radość. Duch Święty, owocem Ducha Świętego jest radość. Pojawiły się nienawiść do grzechu, miłość do Boga, miłość do ludzi. Tego wcześniej nie było. Nagle zaczynamy żyć innym życiem, ponieważ chrześcijaństwo nie jest po prostu zewnętrznym dostosowaniem się do jakiejś tam religii, jednej z wielu, ale jest pełne Bożej mocy, gdzie objawiają się cuda Boże w życiu człowieka i to jest właśnie to, co czyni chrześcijaństwo jedyną autentyczną prawdą pośród innych fałszywych religii, że Bóg manifestuje swoje działanie poprzez cuda, poprzez Ducha Świętego pośród swoich ludzi. Nawet w swoich ludziach, ponieważ jesteśmy świątynią Ducha Świętego. W ten sposób Paweł zadaje pytania, doświadczenia, doznania Ducha na pewno były w waszym życiu, ponieważ jesteście zbawieni. Powiedzcie mi teraz, co z tego wynika? Czy jest z tego jakiś pożytek? Czy może to było na próżno? Czy może to okazało się na marne? Wiecie, Duch Święty działa potężnie w naszym życiu, w życiu każdej osoby, która staje zbawiona. Zupełnie inaczej się żyje, zupełnie inną osobą człowiek się staje. Po raz pierwszy człowiek uznaje wszystko za śmiecie w swoim życiu wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy żyjemy w sposób, który sprawia, że nie jesteśmy w stanie znieść grzechu, rzeczywistości grzechu. Jesteśmy w stanie ponieść koszty tego, że żyjemy sprawiedliwym życiem w tym grzesznym świecie. Tak więc Duch Święty dał doznania Galacjanom, jak i nam. Oni muszą tylko sobie przypomnieć, co się z tym wiąże, ponieważ może rzeczywiście było to na próżno. Kolejne wyzwanie, żeby sobie rozważyli, gdzie jest ich życie chrześcijańskie, dokąd ono zmierza. Ostatnie pytanie Paweł zadaje w wersie 5. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Kto daje ducha? Bóg Ojciec. Ewangelia Jana 14 mówi, że to Bóg Ojciec pośle ducha, gdy Jezus będzie już w niebie po prawicy Bożej. Ten, który daje ducha, to jest Bóg Ojciec, czyli mamy dopełnienie tej trynitarnej natury w tym fragmencie. Jest mowa o Jezusie Chrystusie, o Duchu Świętym, teraz o Bogu Ojcu, czyli Bóg Ojciec daje ducha wierzącym, tam i Galacjanom, żeby działał. Czy ten, który daje wam ducha, dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Kolejny raz. Ten, który daje ducha, to słowo dawać, John MacArthur mówi, że to jest to słowo, ten czasownik dawać, ono jest tłumaczone jako dawać, zaopatrywać. Ono jest używane w starożytnych czasach nieraz w stosunku do obywateli kraju, którzy decydują się bezwarunkowo, hojnie łożyć na sprawy kraju, żeby wzmocnić kraj militarnie albo w jakiś inny sposób. Albo to jest też słowo używane poprzez w tamtych czasach przez oblubieńca, pana młodego, który ślubował swojej żonie przyszłej wierność, troskę obfitą. Więc tutaj mamy mowę o zaopatrzeniu, o obfitości. I tak jakby Paweł mówił tutaj do Galacjan, czy ten, który daje wam ducha w obfitości, naprawdę bardzo obficie, czyni to w jaki sposób? Z jakiego powodu? Ponieważ czyniłeś rzeczy? Czy może dlatego, ponieważ usłyszałeś Ewangelię i uwierzyłeś w nią? Jest to pytanie, które już wcześniej wspomniał. Paweł mówi do Tytusa w rozdziale 3, że on nas zbawił nie dla uczynku sprawiedliwości, które spełniliśmy, ale przez miłosierdzie swoje, przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Czyli w swojej wielkiej szczodrości Bóg czyni cuda pośród wierzących, tak jak i wtedy wśród Galacjan, tak i teraz. Wielkie, wspaniałe rzeczy. Niekoniecznie musi to oznaczać, że niebo się rozstąpi i zaczną się rzeczy potężne dziać, ale może to oznaczać w bardziej subtelny sposób cuda, które polegają na tym, że osoba, która jest grzesznikiem, w jednym momencie przychodzi do Pana i jej serce, które było kamienne, staje się mięsiste, zaczyna żyć zupełnie nowym życiem. Co jest większym cudem niż to, że grzesznik staje się człowiekiem, który kocha prawdę i Boga i żyje na chwałę Pana? Nie ma większego cudu niż nawrócenie, które jest spowodowane łaską Bożą. Bóg czyni cuda. W jaki sposób, co jest powodem tych cudów? Chrześcijaństwo naprawdę wynika z Bożej mocy, z Bożego działania. Osoba słyszy Ewangelię, wierzy w nią i w ten sposób jest zbawiona, ale w ten sposób dowodzi też, że Bóg czyni cuda pośród wierzących.
Paweł mówi do Koryntian, że Królestwo Boże opiera się na mocy Bożej, nie na słowie. Czyli we wszystkim mamy do czynienia z Bożą mocą i Bóg manifestuje tą moc przez Ducha. Tylko że Galacjanie nie wiedzą, albo przynajmniej nie pamiętają na ten temat, na ten czas, skąd się to wzięło. Może sobie myślą, że coś zadziałali na początku, co sprawiło, że Bóg przyznał się do tego i zaczął działać cuda. Muszę sobie przypomnieć, że to było w momencie, kiedy byli kompletnie bezradni, ponieważ Słowo Boże mówi nam o tym, że to, co jest słabego, wybrał Bóg, nie to, co jest mocnego w świecie, aby zawstydzić to, co mocne, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. I w ten sposób Bóg to uczynił, aby człowiek co? Nie chlubił się. Dlatego uczynki, jeżeli chodzi o uczynki, żeby człowiek był zbawiony, nie, jak najdalej od tego, ale uczynki jako uautentycznienie, uwiarygodnienie tego, że człowiek został zbawiony? Tak. W ten sposób Paweł mówi ciągle o uczynkach. Paweł mówi do Tytusa, żeby chrześcijanie nie tylko czynili dobre rzeczy, ale byli żarliwi do tego, żeby czynić dobre rzeczy. Masz być gorliwym, żeby czynić dobre rzeczy, ponieważ nie tylko jest to pożyteczne dla innych, ale też dowodzi autentycznie twojego zbawienia. Jesteś zbawioną osobą i w ten sposób to objawiasz, że żyjesz nowym życiem, które produkuje dobre uczynki, ale nigdy nie ośmielisz się położyć swojej ufności w te uczynki. Nigdy. Nie, to nie ja, to krzyż Jezusa Chrystusa, to On uczynił wszystko. On powiedział, wykonało się, ja nie mam prawa tego powiedzieć. Więc pamiętajcie o tym, jak Słowo Boże odnosi nas do uczynków, bo wiecie, jak przeglądamy to, co Paweł mówi do tego trzeciego rozdziału Listu do Galacjan, ktoś może odnieść wrażenie, że w zasadzie Paweł tak bardzo mówi przeciwko uczynkach, że w zasadzie nic nie trzeba robić, że uczynki nie mają znaczenia w życiu chrześcijańskim. Tymczasem uczynki mają swoją rolę, mają swoje miejsce, tylko musimy zrozumieć, jak Słowo Boże pokazuje nam uczynki w życiu chrześcijanina. Więc pozwólcie, że podsumuję to w pewien sposób. Paweł zadaje im pytania, których wynika jasno, że otrzymali ducha i wszystko, cokolwiek, całe zbawienie poprzez słuchanie z wiarą, nie poprzez uczynki. Więc to, co oni teraz robią, próbując dać się obrzezać, to jest kompletnie bez sensu. To nie ma w ogóle możliwości bytu. Wspomnijcie na waszą przeszłość, mówi Paweł, zastanówcie się, co wy robicie, w jaki sposób postępujecie, jak bardzo daliście się omamić, jesteście tak nierozumni. Musicie wrócić do tego, co było od początku. Musicie zrozumieć, że człowiek, który jest zbawiony, nie tylko rozpoczyna w łasce, ale kontynuuje w łasce i kończy na łasce. Nigdy nie ma tam ciała, nigdy nie ma tam uczynków. Zawsze jest łaska, która później generuje życie, które charakteryzuje się dobrymi uczynkami, które są Bogu miłe. Dali sobie mówić, że krzyż nie ma znaczenia, że krzyż nie wystarczy. Przez to są bardzo zwiedzeni. Paweł będzie z tego wyciągał jeszcze dalej. Istnieje realne zagrożenie, podsumowując, ponieważ widzimy na przykładzie Galacjan, że możemy doprowadzić się do miejsca, że będziemy zwiedzeni, że ktoś przyjdzie, powie, nie jesteś w pełni chrześcijaninem, ponieważ nie przestrzegasz sabatu. Albo ktoś przyjdzie, powie, nie jesteś duchowym chrześcijaninem, ponieważ nie masz pewnych darów Ducha Świętego. Albo ktoś powie, że aby zostać zbawionym, musisz najpierw doprowadzić siebie do pewnej moralnej perfekcji i wtedy dopiero możesz być zbawionym. Takie i mnóstwo innych zagrożeń tam istnieją. Gdy taka sytuacja będzie miała w twoim życiu miejsce, gdy coś będzie się działo, co sprawi wątpliwości w twoim życiu, zaczniesz wątpić, że zbawienie twoje miało miejsce przez łaskę, że może tam coś jeszcze trzeba było dołożyć, to pamiętaj, że Bóg naprawdę wybrał to, co w świecie jest słabe, aby się człowiek nie chlubił. Nic nie jesteś w stanie zapracować sobie, bo jeżeli byłoby to możliwe, zacząłbyś się chlubić. A Bóg tego nie chce i nie może na to pozwolić. Bóg pozbawia nas możliwości zasłużenia sobie na zbawienie przez nasze uczynki, abyśmy czasem nie wynieśli się i nie powiedzieli Mu, potrzebowałeś mnie, potrzebowałeś, abym Tobie pomógł, żeby mnie zbawić. Nigdy tak się nie stanie. William Tyndale powiedział, że owoc, który rośnie na drzewie, nie czyni tego drzewa dobrym lub złym. On tylko pokazuje, że drzewo jest dobrym lub złym drzewem, a uczynki nie czynią człowieka dobrym lub złym, one tylko pokazują, co jest oczywistym, że ten, który spełnia te uczynki, jest albo dobry, albo zły. Uczynki mają swoją rolę uautentycznienia zbawienia, które już tam jest, które na pewno nie jest uczynków, ale przez wiarę. Więc ponieważ jesteśmy zbawieni, dobrze czynimy wszystkim, kochajmy Boga, kochajmy ludzi, pokazujmy miłość Bożą, pokazujmy bojaźń Bożą, pokazujmy cierpliwość i wszystko, o czym Paweł mówi później, co jest owocem Ducha Świętego, objawiajmy to jako dowód naszego zbawienia, ale nigdy nie polegaj na tym, na przestrzeganiu przykazań, jakoby furtki albo twojej przepustki do nieba, albo przekonaniu, że możesz być przez to zbawiony. I teraz powiesz mi, ale ja nie polegam na uczynkach. Ja nie, ja wierzę w zbawienie z łaski, tak?
to stawiam ci teraz wyzwanie. Chcesz się przekonać, czy polegasz tylko i wyłącznie na łasce, czy tylko na łasce plus uczynki, czy też może na samych uczynkach? Okej. W momencie, gdy zgrzeszysz, a zgrzeszysz, chrześcijanie niestety grzeszą, chociaż jest to coś, co jest pewną anomalią i uciekamy od tego, ponieważ łaska Boża sprawia, że to ten posiew Boży, który jest w nas, sprawia, że nie możemy grzeszyć, gdyż narodziliśmy się z Boga. A mimo wszystko, ten, kto zgrzeszy, musi wyznać swój grzech. Jan dużo o tym mówi w swoim pierwszym liście. W momencie, gdy zgrzeszysz, jak postrzegasz Bożą miłość do ciebie i Bożą akceptację dla ciebie? Czy jest ona ciągle tak samo wielka i wspaniała, jak była zanim zgrzeszyłeś? Czy coś się zmienia, ona niby już nie jest taka wielka, już Bóg może cię nie akceptuje tak bardzo, już nie masz takiego przystępu do Boga, nie masz takiego pojednania z Bogiem? Jak postrzegasz twoją miłość do siebie? Ponieważ jeżeli ta miłość się zmieniła, to polegasz na swoich uczynkach. Ponieważ, dobra, jeszcze druga strona medalu. Gdy uczynisz coś wybitnego, wspaniałego, wyjątkowego, chrześcijańskiego, kochającego, jak widzisz swoją postawę przed Bogiem, swój status przed Bogiem, jak widzisz Bożą miłość do ciebie? Jeżeli myślisz, że przez to Bóg kocha cię bardziej teraz, akceptuje cię bardziej, ma większą przychylność dla ciebie, to polegasz na swoich uczynkach. Ponieważ myślisz, że to, co robisz albo czego nie robisz, uzależnia to, w jaki sposób Bóg cię kocha. A gdy czytasz Słowo Boże, to widzisz, że On umiłował cię przed założeniem świata, w momencie, gdy byłeś grzesznikiem, w momencie, gdy byłeś Jego wrogiem, przeciwnikiem. A więc nie możesz nic zrobić, nic sprawić, aby Bóg kochał cię więcej i nie możesz nic zrobić albo sprawić, by Bóg kochał cię mniej. I to jest najwspanialszy powód, żeby być szczęśliwym. Mówię do chrześcijan, do tych, którzy należą do Chrystusa. Mamy prawdziwy powód, żeby być szczęśliwymi. Ja zgrzeszę, podejrzewam, chociaż tego nie chcę, że nawet i dzisiaj. W jaki sposób? Coś zrobię nie tak. Albo jutro. I to będzie miało miejsce. Ale miłość Boża nigdy się nie zmieni, ponieważ mnie umiłował największą miłością i który nawet nie jest w stanie kochać mnie bardziej, ponieważ należę do Jego Syna, do Chrystusa i Ty też, jeżeli należysz do Niego, musisz myśleć w ten sposób. Nie możesz polegać na swoich uczynkach. Zgrzeszysz, wyznaj ten grzech. Ale pamiętaj, że miłość Boża do Ciebie się nie zmieniła, ponieważ zbawił Cię z łaski, a nie z Twoich uczynków, tego, jak bardzo moralny, dobry możesz być każdego dnia. I to właśnie jest największym katalizatorem tego, żeby żyć świętym życiem. Ponieważ On mnie tak kocha i ja nawet jak grzeszę, Jego miłość się nie zmienia, ja chcę żyć świętym życiem, ponieważ On jest tak wspaniały. Prawda? Wspaniały Bóg. Nasza radość, pewność, przekonanie każdego dnia w życiu chrześcijańskim nie może polegać na tym, jak wiele zgrzeszysz, albo jak wiele nie zgrzeszysz, jak wiele dobrego zrobisz, albo jak mało dobrego zrobisz. W ten sposób rozeznajcie, jak to wygląda u was w waszym życiu i pamiętajcie, że Bóg jest wspaniały i hojny, ponieważ okazał nam zbawienie w Chrystusie, które jest z łaski i za darmo. Przez to żyjmy w sposób, jak to Paweł mówi nieraz w listach, który jest godny Ewangelii Chrystusowej i naszego Pana i Zbawiciela. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci za Twoją cudowną łaskę. Niech Twoja łaska będzie dla nas drogowskazem do tego, by żyć świętym życiem, które wywyższa Twoje imię, pokazuje wdzięczność. Bądź wywyższony, Panie, i daj nam, proszę, być ostrożnymi i czynnymi, byśmy wystrzegali się zwiedzenia jakiegokolwiek rodzaju. Strzeż nas, strzeż ten Kościół od wszelkiego zwiedzenia, od fałszywych nauk. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.